Uważam, że na ból należy spojrzeć bardzo chłodno i racjonalnie. Z jednej strony ból jest objawem uszkadzania tkanek. Z drugiej strony ból nie jest generowany przez uszkadzane tkanki. Na przykład może być nieprawidłowa pozycja w stawie i wtedy ból jest reprezentacją psychiczną tej sytuacji. Istnieją schorzenia, szczególnie jeżeli chodzi o staw barkowy, bardzo podatny na tego typu sytuacje, gdzie ból wynika z sytuacji psychicznej pacjenta. I niektóre schorzenia stawu barkowego nie są do końca identyfikowane jako choroby tylko i wyłącznie ortopedyczne. Wręcz mają te komponenty psychiczną, oczywiście także wegetatywną. Nie są to problemy do końca rozstrzygnięte, dlatego uważam, że terapeuta powinien to rozstrzygnąć. Oczywiście stosowanie bólu w terapii pooperacyjnej jednoznacznie sugeruje uszkadzanie tkanek i to jest oczywiście niedopuszczalne. Z drugiej strony występują sytuacje, kiedy z góry wiadomo, że terapia nie będzie trwała długo z powodów na przykład możliwości pacjenta finansowych, który nie wytrzymuje często obciążeń finansowych i terapeuta zdaje sobie sprawę z tego, że musi przyspieszyć terapię nawet kosztem pewnego dyskomfortu. Ale naprawdę trzeba to robić rozsądnie, świadomie i mieć pełne rozeznanie w tej sytuacji.